Już odpowiadam na to pytanie. Generalnie, no z tego co wiem, jeszcze tłumaczenia nie ma, tak? Bo teraz nie wiem, czy wiecie, ale mamy jakby nowe biuro, tak? Czyli te osoby, które jeszcze nie wiedzą, no to z tego co ja wiem, to po prostu tam ma być to tłumaczenie, ale jeszcze w tej chwili ono nie jest dostępne. Tutaj po prostu w tej chwili się najlepiej logujemy na ten link, chociaż ten stary do logowania również jest aktywny, tak? Czyli to możemy pamiętać, że ten nowy też jest, ten stary jeszcze cały czas działa. I też bardzo ważna sprawa, osoby, które jeszcze nie zrobiły weryfikacji, no to są proszone o to, ponieważ teraz, nawet jeżeli już tam miałeś zakupione te udziały, kupowałeś je, to i wysyłałeś im już te wszystkie skany dowodów i tak dalej, to oni mogą znowu jeszcze raz mogą Ciebie poprosić o wysłanie dokumentów do weryfikacji, tak? Dzisiaj, jak mówię, zrobimy sobie taką bardzo skróconą prezentację, z racji tego, że mamy tutaj kameralną liczbę osób. Chciałabym, żebyście sobie zobaczyli na tego linka, co tu wcześniej Wam wysłałam na czacie, bo ten link de facto jest bardzo ważny, ponieważ jutro, jeżeli wszyscy jeszcze nie mają tego linka, to tutaj pokazuję, jutro dokładnie będzie właśnie pokaz kolejki w miejscowości Morina Gorka, czyli tam, gdzie jest zbudowany ten prototyp Skyway na Białorusi, tak? Jak sobie wejdziecie na tego linka, co Wam teraz podałam, no to w tym momencie mamy jakby tam, no po prostu mamy po prostu pokazane już, jakie są dokładnie, jak wygląda ta kolejka, jaki jest etap budowy. I oni po prostu już jedną część tego tutaj zrobili tego po prostu prototypu i jutro będzie dokładnie zaprezentowane po prostu, no jest pokaz, tak, przyjadą właśnie inwestorzy, przyjedzie ten Aero.com, to jest dokładnie ta spółka, która po prostu zajmuje się tutaj budową Skyway'a. Także no naprawdę szykuje się gruba impreza i pewnie będzie więcej filmików, pewnie wszystkie będzie więcej materiałów i to już wiecie, jeżeli macie jakieś osoby, które są zainteresowane dalej zainwestowaniem w tą kolejkę, a jeszcze się nie zdecydowały, no to już takie fotki, że tak powiem, myślę, że zrobią na nich wrażenie, no bo to już nie jest takie, wiecie, mówienie o czymś, że jeszcze to po prostu no nie powstało, bo w tej chwili już widzimy, że to po prostu rzeczywiście cały czas powstaje. Kiedyś wcześniej patrzyliśmy, że tam na tym placu budowy jest kilka koparek na krzyż, a w tej chwili widzimy jasno, że po prostu z tej pracy mamy realne efekty, tak? Ponieważ powstaje i już jest gotowy tutaj do jazdy ten jeden wagon i będzie po prostu no jutro tego prezentacji, dlatego czekamy właśnie na to z utęsknieniem, że tak powiem, aż będzie ten pokaz, będzie wtedy dużo, dużo nowych informacji. Teraz jeszcze z takich nowości chciałam przypomnieć wszystkim osobom, że sprzedaż udziału w tej chwili jest do marca 2017 roku. Potem po tym terminie mają przyjść jakby zmiany. Konkretnie wtedy już prawdopodobnie tacy prywatni inwestorzy jak my nie będą mogli kupować udziałów, tylko po prostu będą wtedy mogły kupować udziały korporacje. Dlatego warto naprawdę się sprężyć. Jeżeli macie jakieś osoby zainteresowane jeszcze zakupem, to warto po prostu dać im teraz informację, tak? Mamy w tej chwili taką sytuację, że po prostu, no, pokażcie po prostu im te fotki, tak? Pokażcie im te fotki, zobacz, ta kolejka już tutaj się buduje, zobacz, jak to wygląda, że to jest wszystko jak najbardziej realny projekt, więc pokażcie im po prostu te fotki i wtedy takie osoby na pewno będą zainteresowane przystąpieniem do udziału w tym projekcie, bo są to naprawdę niesamowite możliwości zarobkowe. Jeszcze tylko chciałabym z takich nowości powiedzieć, że Indie zgodziły się też na akcję do Skyway'a, no co oznacza, jest również wielkim sukcesem. Oczywiście to tam wszystko jest jeszcze, że tak powiem, w powijakach, ponieważ jeszcze tam dopiero takie sprawy formalne są załatwiane, ale już sam fakt, że oni chcą tutaj przystąpić,
To już jest bardzo duży, że tak powiem, sukces dla nas. Codziennie też jeszcze przypomnijmy, rejestrują się aż 3000 osób do Skywaya, dlatego cały czas tutaj napływa osób, więc warto naprawdę w tym projekcie uczestniczyć. Tak? Dzisiaj zrobimy taką bardzo skróconą prezentację. Chciałabym tylko tak, dla osób, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, no to Skyway jest to projekt kolejki nadziemnej. Jak wygląda, no to ja już tutaj pokazałam na tych fotkach, które Wam udostępniłam ten link, tak? Jeżeli ktoś jeszcze nie widzi tego linku, to sobie możecie już zobaczyć. Już teraz nie pokazujemy takich schematów obrazkowych, takich wiecie, po prostu z internetu, tylko pokazujemy już realne zdjęcia, tak? Pokazujemy realne zdjęcia, jak ta kolejka wygląda w tej chwili na żywo, tak? Czyli właśnie też miałam wcześniej takie informacje, że osoby mówiły, no, że te filmiki na YouTube, co tam wrzuca firma, to wszystko jest sfingowane, każdy może sobie zrobić taki filmik i tak dalej, i tam ładnie go obrobić. Ale tutaj zobaczcie, mamy już po prostu na żywo wagony tej kolejki, jak to wygląda. Także ja uważam to za wielki sukces i naprawdę, szczerze mówiąc, jestem w szoku, ponieważ ten prototyp na Białorusi ma być zakończony w roku 2017, ale już w tej chwili widzimy, że to się tam naprawdę świetnie, ta budowa się rozwija. Jak widzimy, ta kolejka nie jest wcale jakoś tak wysoko nad ziemią, tak? De facto tutaj no jest nisko to zawieszone, ale też pytanie, bo docelowo ta kolejka ma być 5 do 10 metrów nad powierzchnią ziemi. Tutaj możecie sobie zobaczyć na tych fotkach, że w sumie no to jest jakby bardzo nisko zawieszona ta kolejka, ale to jest wiadomo, przypominamy prototyp, tak? Czyli ten prototyp, no to widzę, że tutaj to jest zawieszone tak około tutaj, no pół metra, metr nad ziemią, tak? Ten prototyp jest zawieszony metr nad ziemią, ale docelowo będzie to zawieszone 5 do 10 metrów. To jest tylko taki prototyp, po prostu, żeby pokazać inwestorom, żeby osoby też mogły już się tym przejechać, żeby sprawdzić wszystkie parametry, tak? No i przypominam, że ta kolejka jest dużo tańsza niż inne środki transportu, czyli przykładowo metro, czy też po prostu autostradę, tak? No autostrada, dobra, to nie jest środek transportu, no ale wiadomo, o co chodzi, tak? Że jest to po prostu tańszy sposób podróżowania. No i tak jak mówiłam, na Białorusi widzimy już, to się buduje, macie te fotki, używajcie ich i jutro na pewno będzie więcej wideo z tego eventu, który jutro ma miejsce, czyli jeszcze przypominam dla osób, które teraz doszły, jutro pokaz kolejki na Białorusi, już realna kolejka na żywo, tak? A na Australii prototyp ma być ukończony w roku 2018. I tak naprawdę, no to Wy musicie już teraz sami zdecydować, tak, czy Wam się ten projekt podoba, czy chcecie go polecić dalej, zważywszy na fakt, że do końca marca praktycznie mamy czas. Tak naprawdę, no, ja uważam, że ten projekt ma szansę wypalić na 99%, ponieważ właściciel Anatolij Junicki, to jest wynalazca, realizuje ten projekt od praktycznie 40 lat. Dlatego, no, jeżeli ktoś robi coś tak długo, no to nie ma szansy po prostu, żeby ten projekt, że tak powiem, spalił na panewce. Dla mnie to jest jasne, że to po prostu wypali. Zwłaszcza widząc, na jakim etapie jest teraz w tej chwili firma. Ja mówię, nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko, ale no bardzo się cieszę. Prawdopodobnie te międzynarodowe targi transportu, na których była firma, wszystko po prostu przyspieszyły, tak? I dlatego tak szybko mamy tą kolejkę już tutaj prawie, no my nie możemy powiedzieć, że ukończoną, ale już zrobili pewien wycinek po to, żeby właśnie, dlaczego to zrobili? Dlatego, żeby inwestorzy po prostu już widzieli, że coś się dzieje i chcieli inwestować swoje pieniądze, podpisywać kontrakty. Wiadomo, im szybciej będą inwestorzy podpisywać kontrakty, no to w tym momencie my tym szybciej dostaniemy nasze dywidendy. Jeszcze chciałam tutaj wspomnieć, bo o tym nie mówiłam, że z każdej de facto w tej chwili zainwestowanej złotówki mamy 5000 złotych, tak? 5000 złotych, czyli 5000% przebicia z każdej zainwestowanej złotówki w akcję Skyway, a wypłata będzie realizowana w następujący sposób. A więc tak, będziemy w tym momencie otrzymywać roczne dywidendy w
wysokości 20% od zysku firmy, tak? 20% od zysku firmy w trybie rocznym. I to jest opcja 1, ponieważ jeżeli ktoś, kiedy firma wejdzie na giełdę, tak? Wejdą na giełdę tak około powiedzmy za no, 2 minimum lata, to w tym momencie, kiedy firma wejdzie na giełdę, to my dostajemy swoje pieniądze i mamy albo do wyboru roczne dywidendy, albo mamy do wyboru po prostu no to, żeby po prostu trzymać pieniądze od razu, ale wtedy wiadomo, że rezygnujemy już z takich dożywotnich dywidend na rzecz tego, że po prostu sprzedajemy, spieniężamy wszystkie swoje akcje. Czyli jeżeli ktoś jeszcze nie wie dokładnie, jak tutaj będzie wyglądała sprawa wypłat, no to mówisz tak, jeżeli masz, zakładając, masz 1000 sztuk akcji na dzisiaj zakupionych, no to zarabiasz 1000 dolarów, jeżeli będziesz chciał od razu wszystko spieniężyć, tak? Bo jedna akcja ma docelowo być 1 dolar, ale to jest oczywiście jakby stawka taka minimalna. No zakładając, jeżeli ktoś będzie miał 100 tysięcy sztuk akcji, tak, już takie osoby są jak najbardziej, bo teraz możemy kupić te akcje jeszcze naprawdę po małych kwotach. A no nie byłabym zdziwiona, gdyby do końca 2017 roku już naprawdę ta sprzedaż akcji została totalnie zamknięta, nie tylko dla prywatnych inwestorów, ale także dla korporacji. Czyli w tym momencie sobie po prostu przeliczamy jedna akcja, 1 dolar. To jest nasz zarobek wtedy, kiedy firma wejdzie na giełdę. Oczywiście no, wiele osób pyta, kiedy firma wejdzie na giełdę. No to tak jak mówię, no to widzę, że wszystko naprawdę idzie zgodnie z harmonogramem, więc tutaj no, naprawdę nie ma po prostu jakby o co się tutaj bać. No, nawet jestem zaskoczona, bo mi się wydaje, że no, wszystko idzie tutaj szybciej niż z harmonogramem. Dla osób ciekawych, które znają język angielski, chciałabym tutaj jeszcze wrzucić dwa takie fajne linki. A dokładnie tak, mamy tutaj raport, jaka jest wycena tych akcji przez ekspertów. Tutaj daję Wam na czacie, gdybyście potrzebowali, tak, jeżeli macie osoby, które są zainteresowane projektem i chciałyby po prostu więcej informacji mieć, no to ale to jest oczywiście niestety wszystko po angielsku. Tylko widać, że jest tutaj po prostu wycena akcji przez ekspertów, różne dokumenty i tak dalej, żeby nie wszyscy widzieli, że to nie jest ściema, tylko realny projekt. Oraz jeszcze mamy harmonogram prac i tutaj w tym harmonogramie, teraz właśnie Wam wrzucam, jak mówię, wszystko idzie zgodnie na ten moment z planem. Jest też wyraźnie napisane, że firma po prostu wejdzie na giełdę po ten minimalną cenę, po ten 1 dolar, tak? Czyli jeżeli ktoś by się Was pytał, jakie jest potwierdzenie na to, no to mamy harmonogram, mamy też umowy z firmą, które podpisujemy w momencie przystąpienia do projektu. Dobrze, to tutaj dałam Wam te dokumenty. Jeżeli po prostu będziecie potrzebowali i macie takie osoby ciekawe zarejestrowaniem się w firmie, no to jak najbardziej dajcie im te dokumenty. No i pamiętajmy, ilość akcji jest ograniczona, tak? Jeżeli tutaj są osoby, które są pierwszy raz, nie mają jeszcze udziałów, no to w tym momencie naprawdę warto, żeby się zarejestrowały. Za samą rejestrację mamy 100 akcji gratis. Chociaż rzeczywiście ja bym na tych 100 akcji gratis nie poprzestawała, bo no wiadomo, 100 akcji, no to 100 dolarów, no to trochę mało. Raczej mi się wydaje, że osoby mają większe potrzeby, więc warto rzeczywiście tych akcji sobie dokupić. I w tej chwili tutaj chciałabym pokazać Wam, jakie są najpopularniejsze pakiety. Już mówię, przepraszam. Okej, mamy tak, pierwszy pakiet to jest najbardziej popularny, 25 dolarów miesięcznie. I daje nam to 22 500 udziałów. Następnie mamy pakiet 40 000 udziałów i to jest rata 50 dolarów miesięcznie. Od razu mówię, tak, to też tak jest, że nie ściągają Wam płatności za te raty automatycznie z karty, tylko po prostu musicie sami tego pilnować, tak, bo już były takie przypadki i to nie raz, że osoba nie pilnowała, minęło tam no, trochę czasu, potem pakiet jej anulowali, no i niestety potem jest pisanie do supportu, osoba musi po prostu wtedy wszystko odkręcać. Czasami takich pakietów nawet nie można już przywrócić. Oczywiście środki wtedy nie przepadają, nic tutaj nie ginie w tej firmie. Środki zostają zwrócone na Twój balans, a za to możesz kupić już wówczas tylko pakiet jednorazowy, tak? Nie możesz już kupić z tego pakietu ratalnego, ale możesz kupić pakiet jednorazowy, no bo ja też trochę rozumiem firmę,
oni wychodzą z założenia, że jeżeli ktoś nie płacił rat regularnie, no to po prostu nie chcą, nie dadzą mu drugiej szansy, żeby pakiet płacił ratalnie, powiedzą, ok, dostałeś swoje pieniądze z powrotem, ale teraz po prostu zapłacisz jakby raz, tak? Oczywiście niektóre pakiety da rady przywrócić, no ale jest potem naprawdę dużo z tym odkręcania, więc lepiej pilnować, tak? Oczywiście tutaj nie ma czegoś takiego, jeśli ktoś by się bał, jeżeli raty mu się kojarzą z kredytami, nie ma czegoś takiego jak windykacja i tak dalej, jakby no jak nie płacisz, no to po prostu to jest twoja strata, więc tutaj no, pilnujemy tych rat. Oczywiście jeszcze jest ważna kwestia taka, że wcześniej w tych pakietach ratalnych była taka możliwość, że jeżeli opłaciłeś dwie raty za jednym zamachem, to dostawałeś bonus, tak? W tej chwili od razu przypominam, ten bonus nie obowiązuje na nowych pakietach. Jeżeli kupiłeś pakiet na starych zasadach, tak? Czyli przed zmianą dyskontu, która była w listopadzie, to masz jeszcze pakiet na starych zasadach i bonusy obowiązują. Ale jeżeli kupiłeś pakiet na nowych zasadach, to już niestety to nie obowiązuje. Tylko przy pakiecie tym różowym 75 tysięcy udziałów, jeżeli opłacimy dwie raty w przeciągu miesiąca, tak? Czyli, a najlepiej, żeby jedna rata za drugą. Ale no, jeżeli zmieścimy się w miesiącu, to w tym momencie naliczy nam bonus 24 tysiące udziałów. Uważam, że to jest fajny bonus. No wiadomo, potem przelicznik jest taki, 24 tysiące udziałów razy 1 dolar. No to mamy 24 tysiące dolarów dodatkowo, tak? I tam są tylko dwie raty w tym pakiecie różowym. W tych innych te bonusy już niestety nie obowiązują, chyba że zaprosimy osoby, tak? Jeżeli ktoś czuje się dobrze tutaj w zapraszaniu, no to jeżeli na te inne pakiety zaprosi osoby, tak? Tam z tego co wiem, bodajże dwie osoby trzeba zaprosić minimum na pakiet 25 dolarów, to wtedy na tych innych pakietach zostanie nam naliczony ten bonus. Wtedy spełnimy kwalifikacje, tylko trzeba oczywiście to w ciągu 30 dni zrobić, tak? I wówczas naliczy Wam bonus, ale jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety nie mamy tego bonusu. To tyle w kwestiach wyjaśnienia, bo sporo osób o to pyta. Też często dostaję takie pytanie, a jaka jest minimalna wpłata do Skyway, tak? Jaki jest minimalny koszt? No generalnie jeśli chodzi o pakiety ratalne, najtańszy pakiet jest 25 dolarów miesięcznie, a jeżeli chodzi o pakiety jednorazowe, najtańszy jest 15 dolarów i za to mamy po prostu 450 udziałów. No oczywiście jakby też mi się wydaje, że taka kwota 450 dolarów, nie wiem, kogo to interesuje, no wiadomo, że jeżeli byśmy te pieniądze dostawali teraz, no to jest to fajna kwota, bo jest to już w sumie ile teraz dolar wysoko stoi, no to powiedzmy tam 1800, tak, złotych już to jest, więc to jest też, nie mówmy, że to są małe pieniądze, bo już coś tym można zrobić, tak? Ale jeżeli, wiesz, masz czekać na te pieniądze powiedzmy 2 lata, no to jednak ja bym wolała czekać na większe kwoty, dlatego zdecydowałam się po prostu na te wyższe pakiety. Tutaj mamy również pakiety na dziecko. Też mamy taką fajną opcję, jest jakby przy zakupie teraz pakietu na tym nowym panelu, który Wam tutaj podawałam. On się wtedy pyta zawsze, czy my chcemy kupić pakiet na siebie, czy na dziecko. Ja wcześniej widziałam, że na starym tym panelu nie pytał o to, ale teraz zauważam, że pyta, czy kupujesz pakiet na siebie, czy na dziecko i on po prostu się o to pyta, czyli jak najbardziej można kupić takie pakiety. No i szczerze przyznam, że one są w sumie nawet bardziej korzystne niż takie pakiety normalne, tak? No także jeżeli ktoś ma dzieci, tudzież z dzieci znajomych, nie no, no generalnie wiadomo, osoby takie, którym chcemy po prostu zakupić te dzieci, przepraszam, nie dzieci, tylko co ja już mówię, udziały, tak? To możemy to zrobić na dziecko, bo zobaczcie sobie tak, tutaj 65 dolarów na miesiąc, mamy pakiet KID, tak? I tam jest 80 tysięcy udziałów. A porównajmy to z normalnym pakietem, gdzie jest 50 dolarów na miesiąc, czyli w sumie to jest niewielki koszt, znaczy niewielka różnica. I mamy 40 tysięcy udziałów, więc sami widzicie, tak? 40 tysięcy udziałów za kwotę 50 dolarów na miesiąc w porównaniu do kwoty 80 tysięcy udziałów za 65 dolarów miesięcznie, więc dużo bardziej opłaca się rzeczywiście ten pakiet KID, tak? Oczywiście mam osoby, które już zadawały mi takie pytania, czy jeżeli nie mają dzieci, czy mogą sobie zakupić na siebie, bo uważają się same za duże dziecko, ale niestety odpowiedź brzmi nie, tak? Także nie ma tak dobrze.
Mamy również pakiety ratalne dla dużych inwestorów, $500, tutaj jest to minimalna kwota inwestycji. I potem możemy sobie zobaczyć, jak kształtują się dalej te kwoty, tak? Czyli de facto dla każdego coś tutaj się znajdzie, tak? Więc nie ma takiej osoby, która po prostu no, nie miałaby tutaj czegoś dla siebie, bo nawet jeżeli ktoś zarejestruje się za darmo, to ma 100 akcji, a nawet jeżeli ktoś dysponuje ograniczoną gotówką, też taki wydatek jak $25 miesięcznie, wydaje mi się, że nie jest to duży po prostu wydatek, tak? Teraz w tej chwili chciałabym Tobie pokazać pakiety, które możesz opłacić z konta bonusowego. Czyli to są już jakby pakiety, które opłacamy z zarobionych prowizji, oczywiście jeżeli jesteśmy aktywni w programie partnerskim. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, bo osoby się mnie pytały o te pakiety, no to mówię, że one są tylko z zarobionych prowizji z programu partnerskiego, tylko z tego możemy je opłacić. Okej, okay, no i tutaj mamy jeszcze program partnerski, to już wielokrotnie go prezentowałam, więc tutaj taka bardzo wersja skrócona, generalnie od 4 udziałów, od 4 poziomów zarabiania do 24 poziomów zarabiania. Teraz tutaj Dariusz zadaje pytanie, już odpowiadamy, bardzo się cieszę, że są jakieś pytania. Co do dywidendy, czy ja to dobrze rozumiem, że 20% zysku netto wypracowanego przez firmę z danego roku przeznaczone będzie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy? A ile to będzie wynosić w przeliczeniu na jedną akcję? To może być 0,5%, a może 5% wartości bieżącej akcji. O kurczę, takie pytania. No wiesz co, no ja nie jestem tutaj, że tak powiem, właścicielem, tak? Po prostu na jednej z konferencji, którą prowadziłam, była właśnie osoba, która od 20 lat działa na giełdzie i informowała nas tutaj, jakie są warunki wypłacania dywidend, jakie są po prostu standardy światowe, tak? Nie wiem, czy to właśnie ty, Dariusz, nie byłeś, tak? I teraz... chcielibyśmy po prostu, wiadomo, że wszyscy chcą wiedzieć, jaka dokładnie będzie kwota tych dywidend. Czyli jakby, czy te informacje, które teraz napisałeś na czacie, to jakby są informacje też takie standardy, tak? Czy to są takie standardy, że tak zazwyczaj to wygląda na giełdzie? Bo fajnie by było wywiedzieć, tak? No to świetnie. No jeżeli tutaj są osoby, które, jak mówię, i zajmują się właśnie tutaj giełdą i mają takie informacje, no to jak najbardziej możecie tutaj nam informacje udzielać, tak? Ponieważ jakby, jak to się mówi brzydko, w kupie siła, no ale wiadomo, że jeżeli po prostu są osoby, które mają doświadczenie, no to jest to dla nas bardzo cenna informacja, tak? Czyli to oznacza, że w przeliczeniu będzie to 0,5%, a może 5% wartości bieżącej akcji. Tylko no tutaj, jakby to widzenie zostało sprecyzowane, może byś jeszcze bardziej to rozwinął, tak? Bo de facto tutaj no 0,5%, a 5% jakby to jest bardzo, bardzo duży, że tak powiem, rozstrzał. No ale z tego co wiemy, no to 20% zysku po prostu firmy i wiadomo, że to powinno być skorelowane z tą ilością akcji, którą posiadamy, tak? Bo nie może być tak, że osoba, która posiada 100 akcji, dostaje tyle samo, co na przykład taka, która posiada milion, tak? Więc wiadomo, że te wypłaty po prostu powinny być skorelowane z ilością akcji. Dobrze, tutaj tylko chwilę o tym programie partnerskim. Generalnie no, zarobimy od 4 do 24 poziomów i mamy bonusy w dolarach oraz akcjach. Chciałam powiedzieć, że bonusy w akcjach w tej chwili dostają tylko osoby, które mają status tutaj lidera. Czyli zobacz, jest partner, konsultant, lider. Wcześniej te bonusy po prostu w akcjach nie przysługują, ale normalnie dostaniesz prowizję w dolarach. Jeżeli są osoby, które są aktywne w programie partnerskim, to pokażę Wam teraz jeszcze sposób wypłaty tych środków, tak? Ponieważ możemy wypłacać już prowizje w tej chwili zarobione z programu partnerskiego normalnie, a jeżeli chodzi o wiadomo, no, zyski z akcji, to musimy, wiadomo, się uzbroić w cierpliwość, tak?
I teraz Wam wrzucę tutaj linka, jeżeli ktoś oczywiście ma takie środki, no bo są osoby, które, że tak powiem, mają tam pieniądze, nie wiedzą, jak je wypłacić, to chciałabym po prostu takim osobom pomóc, tak? Ponieważ, no szczerze mówiąc, sporo osób nawet nie wie, jak to wypłacić. Też chodzi o te środki, które są na koncie Money Bonus Account. Tutaj ja osobiście wypłacam na ten procesor, więc możecie sobie to zobaczyć, tak? Ale oczywiście to jest tylko opcja dla osób, które są aktywne w programie partnerskim. Jeżeli ktoś nie poleca, a po prostu czeka na wzrost wartości akcji, no to oczywiście ja to rozumiem, tak? Teraz ten program partnerski nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać, bo on już był wielokrotnie omawiany. Chciałabym jeszcze tylko na koniec takie trzy najczęściej zadawane pytania oraz ewentualnie odpowiedzi na Wasze pytania. Teraz tak, czy ten projekt jest realny? No jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko jest w każdym biznesie, ale jak sam widzisz, no tu jest tyle zaangażowanych międzynarodowych podmiotów, że sam widzisz, że ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces. I praktycznie od tych międzynarodowych targów transportu to firma naprawdę się rozpędziła i takie podejmują działania, że naprawdę ja osobiście jestem w szoku, że to tak wszystko ładnie i gładko idzie, tak? No i oby tak było dalej, oby po prostu jak najszybciej weszli na tą giełdę, wtedy wiadomo, otrzymamy swoje dywidendy. No i kiedy to może być? No ogólnie nie wcześniej niż 2018 rok, no raczej może też być później. To jest kwestia po prostu tego, że oni muszą wejść na giełdę, tam jest cała papierkologia, zbiera się konkretna komisja, która ustala, jaka będzie wartość tych akcji, w sensie w momencie wejścia na giełdę, czyli jaka będzie ta initial public offer, czyli to jest pierwsza publiczna oferta. No i to też jest wszystko wiadomo związane z tym, że jeżeli firma będzie zarabiać, będzie dostawać pieniądze, to wtedy my po prostu też zarabiamy, tak? No bo oni muszą mieć po prostu inwestorów, którzy zakupią te kolejki. Też jeszcze czasami dostaję takie pytania, dla mnie trochę są dziwne, ale oczywiście każdy ma prawo, że na przykład dlaczego tam jak robię przelew do Skyway, jest na przykład firma tam zarejestrowana na Malcie czy gdzieś indziej, tak? No ja uważam tak, dobra, no jeżeli firma jest tam gdzieś zarejestrowana, po prostu widocznie było im to tak wygodnie. Ja też jestem za tym, żeby jeżeli firma po prostu, nawet jest tam powiedzmy w jakichś rajach podatkowych, to niech trudno, no to zaoszczędzą pieniądze, które mogą potem mieć na wypłaty na przykład dla nas, tak? Także no niech oni robią tak, żeby się po prostu bogaciła firma, bo wtedy bogacimy się i my, tak? Także dla mnie takie w sensie kwestie, że na przykład dobra jakaś firma jest zarejestrowana w raju podatkowym, dla mnie to nie jest po prostu żaden argument. Ja jestem za tym, żeby firmy się bogaciły, my się bogacimy i wszystko jest okej, okay, tak? No ważne, żeby wszystko było po prostu też wiadomo legalnie, tak? Ale no ja ufam, że oni wiedzą, co robią. I teraz jeszcze ostatnie pytanie. Jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Firma jest spółką akcyjną i ma pozwolenie na sprzedaż udziałów. Ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych. Jeśli były tutaj z nagrody za to, że jeszcze przyszliście, to też jeszcze Wam wrzucę fajny, ciekawy link. A dokładnie właśnie jakby dowiecie się, jak sprawdzić ten numer EZIN, tak? Czyli jeżeli ktoś by się Was spytał, gdzie to jest zarejestrowana ta firma, to tutaj Wam podaję, możecie sobie właśnie na tej stronie wpisać, sprawdzić sobie, czy rzeczywiście ta spółka istnieje, czy wszystko jest ok, tak? Jest to międzynarodowy numer papierów wartościowych. Także jak mówiłam, firma jest spółką akcyjną, może spokojnie sprzedawać udziały. No i teraz kwestie techniczne, tak? Po zakupie oczywiście wypełniamy certyfikat udziałowca w firmie, musimy przysłać skan dowodu oraz potwierdzenie adresu, jakby tutaj, czyli na przykład jakiś rachunek, no alternatywnie jakieś po prostu potwierdzenie przelewu z banku. No i tak jak mówiłam, jeżeli jeszcze nie masz konta, to zarejestruj się, za samą rejestrację 100 udziałów gratis i lepiej to zrobić rzeczywiście przed marcem 2017 roku, bo potem po prostu rejestracja dla prywatnych inwestorów może być zamknięta, a wtedy mogą wejść korporacje i może to też, jeszcze powiem szczerze, wszystko znacząco przyspieszyć, tak? Bo my, prywatni inwestorzy, no to ile jesteśmy w stanie zainwestować, tak? A na pewno nie jesteśmy w stanie zainwestować takich ogromnych kwot, jakie mogą rzucić tutaj firmy, korporacje,
jeżeli po prostu im więcej firma zbierze funduszy, tym szybciej pójdą wszystkie jej działania do przodu. Dobrze, i teraz, czy macie jakieś pytania? Po prostu czekam na Wasze pytania. Bardzo dużo linków Wam dzisiaj tutaj wrzuciła. Mam nadzieję, że będą przydatne, bo myślę, że no to są fajne, fajne informacje. Jeszcze ewentualnie dla przypomnienia wrzucę Wam jeszcze raz, żebyście po prostu mieli takie linki, jeśli byście po prostu je potrzebowali, tak? Czyli to jest tak, pierwszy link to jest tutaj, jak wygląda kolejka już w miejscowości Morina Gorka, czyli tutaj to jest to, co jutro będzie zaprezentowane, bo jutro ta kolejka będzie zaprezentowana. Jeszcze Wam tutaj przypomnę linka wycena akcji Skyway przez ekspertów. Proszę bardzo. I jeszcze mamy harmonogram realizacji, czyli jaki jest harmonogram prac Skyway. Tutaj możemy też sobie zobaczyć wszystko. No i tutaj ten easing code macie również wrzucony oraz ewentualnie alternatywnie, jeżeli ktoś poleca, wrzuciłam Wam też link do procesora płatniczego, z którego ja korzystam, jeżeli ktoś oczywiście chce wypłacać, bo też oczywiście, jeżeli na przykład polecacie, zapraszacie, to może też się warto zastanowić, czy nie lepiej zamiast wypłacać, zainwestować rzeczywiście jeszcze te środki w akcje, tak? Dobra, to czy mamy jeszcze jakieś pytania, czy już powoli kończymy? Tutaj myślę, że w środę będzie też jeszcze webinar pewnie prowadzony przez Andrzeja, ale to jeszcze będzie pewnie potwierdzenie tego na czacie. I to już wtedy będziemy po tym pokazie kolejki. Dobrze, w tej chwili tak, osoba, która nie zakupiła pakietu, będzie mogła spieniężyć te 100 darmowe udziały. No tak, generalnie tak, no bo po prostu w tym momencie mamy też, w tym momencie dostaniemy na to certyfikat, tak? Tak, czyli odpowiedź na Twoje pytanie, Piotr, brzmi, że tak, tak? No masz, to dostałeś w gratisie 100 akcji, tak? Okej, dobra, czy teraz jeszcze mamy jakieś pytania? No też jeszcze chciałam powiedzieć, że osoby, które się zarejestrowały za darmo, również mogą polecać, promować program, ale no ja uważam, że no sama rejestracja za darmo, no to ogólnie no to nie jest za dobre, ale kto co uważa, jaką ma sytuację finansową, tak? Dobra, czekamy, czy jeszcze są jakieś pytania, jak nie, to kończymy. I nagrania wszystkich webinarów polskich, przypominam, są na kanale Skyway Webinars. Zaraz Wam tu jeszcze wrzucę linka. Czy jutro odbędzie się w Warszawie prezentacja? O kurczę, dobre pytanie. Według mnie chyba się nie odbędzie, ponieważ Andrzej wraca teraz z Rosji, z Moskwy. Więc z tego, co wiem, raczej się nie odbędzie, no ale to byś jeszcze musiał na czacie spytać, tak? Według mnie w tej chwili Andrzej po prostu nie zdąży wrócić z Moskwy. Dobra, no to jak nie mamy pytań, no to w takim razie kończymy. Jeżeli byście jeszcze mieli dodatkowe pytania, to tam można do mnie pisać, czy do Natalii, także nie ma problemu. Okej, to dzięki bardzo wszystkim na razie. Miłego wieczorku.